To jest historia mojego miejsca, mojej gleby, mojej pracy w ciągu roku. Były kalafiory, były sałaty, były porzeczki, były wiśnie. I to wszystko to są doświadczenia, które teraz mi bardzo pomagają. Człowiek w tym powstawaniu wina w jakiś sposób uczestniczy cały czas. In vino veritas, ta prawda jest od samego początku. Co robiłeś na winnicy? Co wyprawiała z tobą pogoda? Gdzie ty byłeś, jak to wszystko wzrastało? Jaki był twój plan? Nikt wina nie tworzy dla siebie. Nasz wytrawny muskat znalazł się w kieliszku pewnego Włocha, który zerwał się energicznie z krzesła, ruszył w moją stronę. Jakiś nietakt pewno, przepraszam, coś się stało. Mówi, ty masz takie wino, jakie jest w moim kraju. A tu nikt jeszcze takich win nie miał. Największą właśnie zapłatą to jest ta radość, że komuś to smakuje.